Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie specjalny gość. Pytaliście, gdzie on jest. Tutaj go nie ma, tam go nie ma. O, tutaj jest. Siemano. Cześć, posy. Widzicie, posy się, wujek posy się znalazł. Nie musiałem mu papierosów kupować. Tak szukali jak mnie, szukali. I znaleźli. W końcu znaleźli. Tak jak z poziomu. No. Ale to tam szczegi. Co dzisiaj spróbujecie? Dzisiaj spróbujemy nowo otwartego Achir Kebab na ulicy Narutowicza w Lublinie. Zobaczymy, czego można się po tym spodziewać. Sam jestem bardzo ciekawy. Ja słyszałem, że to jest taki Zachir Kebab, ale z AliExpress. Zobaczymy, co nie? Bardzo ciekawy. Zobaczymy, sami jesteś, posy jesteś ciekawy. Powiem ci, że zapowiada się efektownie. No, to zapraszam do oglądania. No to jesteśmy z wujkiem posym, poseuszem, po konsumpcji tego owego kebaba. Znowu ktoś musi przyjeżdżać, ja jebie. To będzie takie szare potem na YouTubie i tak no przypię. Ja jebie. To wybraliśmy pozycję małe rollo z serem za cenę. Tym razem roztopionym. Tym razem roztopionym, tak. Dobrze. Ty, kto pamięta, ten pamięta. Tak. No, i kto ten, jest, wie. I 16 zł. Tak, w cenę 15,99 i 16 zł bez grosza. Mieszana. Wiem, będziecie pisać, że małpuję od książula, ale do zamszego. Już nie uprzedzę faktu. Tak. A, dokładnie. No to wzięliśmy mięso mieszane, sos mieszany i... Dawno wujka posego nie było, to niech się najpierw wypowie. Dobra. No to ja będę zrozumiały chyba dzisiaj. To zacznę od tego, że bukiet surówek poprawny. Aczkolwiek natrafiłem na jakiegoś kabaczka, więc nie byłem zachwycony tym całokształtnie, nie? Ale surówki poprawne. Jeśli chodzi o... Zaraz, jak to leciało? Wołowinę, tak, wołowinę z zawartością baraniny, to w tym wypadku mamy tutaj okaz pysznego paszteciku. No i finalnie bierzemy na warsztat kurczaka, którego no nie było tam wiele, bo akurat się kończył chyba w lokalu z tego, co tutaj mówiłeś, tak? No, mówiłem. No. I nie było go za wiele, więc jakbym miał go ocenić, to przynajmniej miał zwartą konsystencję. Dobra, no a jeszcze ten, tortilla była taka sobie, 5 na 10. Ale że tortilla czy tortilla, cały kebab? A cały kebab? Cały kebab 4 na 10. Dobrze, no to tak, kurczaczek był poprawny. Sosik był taki coś, taki no dobry był akurat sos, taki coś ala. Sos był dziwny, no ale ten pikantny w sensie, ten to takie coś sam, z nutką chyba sambalu, te oj, surówki. Chyba to coś innego było. Co? Ten sos. No to może tak, nie wiem, no ale surówki na przykład, te kapusty to było, w sensie to słodkie było strasznie jak dla mnie. Przynajmniej ta czerwona kapusta. Biała kapusta no była nie, też... nie mów, zróżnicowali warzywa. No wiem, no ale w sensie, no dla mnie za słodki to było akurat. Cukru tam nie sypali. No wiem, że nie sypali. No. No mięso to kurczak poprawny, wołowina to, czy tam wołowo baranie, to no, pasztecik. Ale no co? No. Jak to się nazywa taki bogaty pasztet? Pasztetula. Nie, foie gras czy jakoś tak.
Dobrze. No to ogólną taką... A, jeszcze ten tortilla, czy jakoś tak... Jak zwał, tak zwał. To no mogłaby być bardziej przepieczona, bo była taka no już... jakby trochę większa może i była, to by się rozwalało. No, ale nie przemakała. No, nie przemakała. Najważniejsze, że nie przemakała. Tak. Ogólną taką... Czekaj. Jego mać. No mów. Na szaro i będzie, tak? Będzie dużo takich momentów szaro. O, jeszcze niech on przyjedzie i tam. No, ale ma ty jeszcze raz. Oceną taką moją tego kepsa jest 3,5 na 10. Było to średnie. Bardzo przypominające tego kepsa z twórca PKP. Szczerze mówiąc, wiem, że dałem tam niżej, ale no tutaj mają lepszy kurczak, tam w sensie bardzo zbliżone, to jest trochę lepsze, ale no niestety bardzo mało odbiegający. No to dziękuję wujkowi Posemu, że dał się wyciągnąć wreszcie. Ale popisaliście, gdzie jest wujek Posy. Jakby to powiedzieć, mięso w kebabie nie było dzisiaj surowe, ale my byliśmy surowi dla tego kebaba, no ale inaczej się nie dało, panie i panowie, bo no jest tak trochę, jakby to jednym słowem mówiąc, kiszka. No do kiszka siedzi trochę. A może powiesz, co mieliśmy testować, ale coś nie pykło? Mieliśmy testować zapiekanki z dworca PKS, no ale niestety nie pykło. Nie wiem, czy. Ale dajcie znać, czy chcecie, co nie? Dajcie bo znać, to są takie kultowe w sumie. Kultowe zapiekanki z dworca PKS, bo a już to widzę. Bo ja nie wiem. No to są takie kultowe, to jest takie kultowe miejsce w Lublinie, że oni grupa Głodny Lublin, czy coś jest w Lublinie. Zapieksy, dworzec PKS. No. I jeśli chcecie, żebym czy byłyśmy z posłem, czy z innym gościem, zawsze tam przetestował te Boże zapiekanki. Czy będzie tak zwane hasło zjem, dla was zjem wszystko, czyli całą zapiekse, to zobaczymy, no. To dziękuję za obejrzenie odcinka, my lecimy do następnego. Uprzedzam cię od razu, ja też ci dziękuję za to, że mnie zaprosiłeś. Ja też się cieszę, że mogłem wujka Mortkę zobaczyć. No, wy też na pewno, bo pisaliście, gdzie on jest. No jestem. No, to do zobaczenia, cześć. Siemanku.